Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferduza, to jest kolejny odcinek z oryginalnej kampanii Nations Gold. Dzisiaj sobie lecimy z Sajikami, zaczynamy sobie out with the old, in with the new. To jest jakieś powiedzenie, tak mi się wydaje, nie umiem go dobrze przetłumaczyć, out with the old, in with... Czyli jakby papa stare, witaj nowe. Wybuduj osadę przynajmniej 60 obywatelami. Easy! Co tu jest na obrazku? Jakiś motłok w ogóle? Tak byśmy zaczynali od nowa. Okej, okay, no to lecimy sobie. Czekajcie, tylko jedną rzecz zrobię. No. Załatwione. Generalnie moja koszyneczka by hałasowała na nagraniu, więc sobie pozwoliłem odejść od studia nagrywkowego. Żeby właśnie, żeby jej zablokować kółeczko, żeby na nim nie hałasowała, bo by stukało po prostu, na ten czas jej odłączę. Dobra, budujemy sobie właśnie odkrywce i dom sobie od razu ustawimy. Tutaj pewnie mamy kogo szkolić, Lumberjack. A i na przykład Foreman jeszcze jest, budujemy budowniczego. Znaczy, wyszkolimy. Są dźwięki, tak? Tak. Sajiki, dawno nimi nie grałem. To jest trzecia rasa, którą właśnie ogrywam. Dobra, bieram cię ziutek. Odkryj mi carpentry. Trzecia rasa, którą ogrywam właśnie. Nie wiem, czemu w takiej kolejności, ale po prostu tak mi się już wyszło. Najpierw byli Pimoni, niedawno skończyliśmy Amazonki, teraz zajmujemy się Sajikami. Dokładnie tak. Jak tam domki, jeden domek jeszcze sobie ogarnę. Tak, żeby był. Ile mamy na start obywateli? A, spoko! 30 obywateli, to wystarczy szkolić i domy robić. Domów tutaj narobię. A narobię, nie? Dobra, ty nam tu odkryj. O mój Boże, przepraszam za Facebooka. Phishing nam odkryj. W sumie racja, może słychać przy mikrofonie te fale. Dobra, więc trochę telefon oddałożę. Dobra, przepraszam za to, zapomniałem. Dawno nie nagrywałem zresztą. No, też by cię trzeba zrobić carpentry. Swoją drogą. A jeden styknie i potem sobie wyszkolimy karpenciarzy. Jakbyś nie wiedział, od tego nie wyglądają. Jest tu nasz król. Miszak! To jest papryniec, tak. Zuki. O, możemy sobie karpenciarza zrobić i na przykład landlorda. Zrobimy sobie kolejną tawernę na przyszłość, żeby już była. Zrobimy sobie też kolejną studnię gdzieś tu blisko. Załóżmy, że tu. Dobra, odkrył coś kolejnego, trzeba odkryć. A na przykład hunting. Będzie spoko. Dobra. Wszystko spoko. Ale budują. Kamienia trochę brakuje, to pewnie jest tą masą na musi ogarnąć. Patrzcie się, już jest 30. Już jest progres. Jeszcze drugie tyle i będzie gitara się ma. Dobra, market. Co mi tam? O, stone mason. Hunter na przykład, co zrobimy? Fisherman Hut też sobie zrobimy. I wyszkolimy sobie tego. Chciałem powiedzieć łucznika, wyszkolimy sobie oczywiście rybaka. Idą spać? Tak, idą spać. Fajnie byście to wybudowali następnego dnia, chociaż. Jaszczurek nam tu dużo jest w ogóle. Strasznie dużo jaszczurek nam tu chodzi, widzicie? Masakra.
O mój Boże, znacznie ich dużo. Dużo jednak tu też dzików, dużo czy czegoś tam. Są dziki? Tak, bor. Boar. Boar to jest dzik. Dzik jest zły, dzik jest. Dzik ma bardzo ostry kły. Kto spotyka w lesie dzika, niech na drzewo prędko znika. Elo! Ile w ogóle wzrosła nam tutaj populacja? O 3, no spoko. No spoko, dwelling i hotel, jak ja to lubię nazywać. Co więcej rodzin się zmieści. Sobie też rybaka zrobimy i sobie wyszkolimy rybaków za niedługo. Gdzie jest rybak? Fisherman. Fisherman. Thank you. Market. Zrobimy sobie markecik. Markecik tak wygląda. Jestem ciekaw, jak będą wyglądać te wszystkie budynki. A już nie mogę wybudować. To jest ostatni budynek, jaki wybuduję w tej erze, że tak powiem. Jestem ciekaw, jak to wyglądają poszczególne budynki. Wszystko się wybuduje, tylko kurczę, karpęciarz, potrzebujemy desek. Wiesz, karpęciarzy. Tam odkrywanie, no nieźle. Pom, 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 pom. Dobra, to pora właśnie na drugą erę, bla 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 bla. A dawaj, agrikultur, kultur, hunter. Gdzie jedzonko? I zrobimy sobie od razu carpentry kolejny też. Z czasem będziemy potrzebować. Zrobimy sobie dwa obok siebie. I wyszkolimy sobie karpęciarza jako następnego. Chociaż Fishermana też potrzebuje chyba, nie? Nie jestem do końca przekonany. Ale dobra, zrobimy sobie Fishermana jednego. O nie. O nie, to jednak sorry, czekajcie. Mam przerwać. Wezmę tylko Huntera. Albo nie, 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 nie. Po co? Po co? Po co? Karpęciarza potrzebujemy przecież. Tych desek potrzebujemy. Przehandlujmy jakoś. Dawaj mi to. Trzeba progres mieć w tych. W tej budowie, w tych surowcach. Dobra. Ale jest noc. Okej. Niech minie noc. Mam nadzieję, że żaden z obywateli nie ucieknie. Okej, okay. O, odkrył coś. Water pump, temple. A świątynia akurat pamiętam, jak wyglądała. Także no, pozdro. Będziemy potrzebować tak dużo ich wszystkich. Landlorda sobie zrobimy kolejnego. Ustawimy sobie kolejną tawernę. Co mi tam? Studnie też. No i dobra, zrobimy sobie tak. Farmera. Idziemy z tym. Market wybudowany, prawda? Tak, deski też już były tam robione. Zrobimy sobie od razu bakery też. I farmę kolejną będziemy mieć. Na kogo szkolić, na co? Spoko jeszcze. 18? Tak, chyba tak, 18. 60 chyba mieliśmy zabić, nie? Nie wiem, jakoś tak. Dobra, jest nowy. Zrobimy sobie baker. Kucharza. Piekarza.
Na jeden nie poszli. Okej. Poszli na szamę. Co tam do odkrycia mamy kolejnego? Na przykład bagietki. O Boże, jeszcze 15 ludzi. A domów nie mają. No dobra, trzeba domy też. Trzeba też domy porobić, oczywiście. Oczywiście, że tak. Ciekawe, by dało się zrobić. Taki challenge bym sobie zrobił, czy dałoby się zrobić właśnie, nie wiem, ze 100 obywateli, ale bez domów ich utrzymać, nie robić im domów w ogóle. Chyba nie, chyba by opuszczali miasto, tak mi się wydaje. Chyba nie miałoby to sensu. Ale czy to tu zginęło w ogóle? Nie wiem co. Aha, dodamy sobie tego, co nosi. O, właśnie jeszcze. Priesta trzeba zrobić. Tu sobie zrobimy świątynię. Na razie jedną. Dobrze, dobrze, dobrze. No, dokończ to. Priest. Kapłan może mieć dzieci? Nie wiem. Okej. Okay. W ogóle jaki mają ratusz, nie? Taki dosyć nietypowy. Odkryłeś coś? Dobra. Dwelling na przykład taki. Kończ waść. Budowaliście to jeszcze 10 desek, to jeszcze 10 desek. No to już będzie wybudowane. To też. Nice. Nice. 56, jeszcze 4, o mój Boże. Poważnie? Jeszcze 4 potrzebuję, please. Potrzebowałbym kogoś wyszkolić po prostu, nie? Co było za ścięcie, bo chyba się zapisywała gierka. Please. Musi jeszcze z 4 obywateli urodzić chyba, nie? Tak. No i Boże. Świątynia powstała. Ty coś robisz? Tylko Amazonki mają coś śmiesznego. O Pimonowie nie pamiętam. To jest fajne. Halo. Pojawi się jakiś uczeń w końcu, bo naprawdę chciałbym już skończyć ten scenariusz. Kogoś wyszkolić. Zróbmy.
Będę to spamował, będę czekał. O mój Boże, no. Come on. Czterech nagle się pojawiło. O mój Boże, czemu oni zmalali? Tu nagle zmalała liczba. Ot. Czy jak oni się uczą, to coś takiego się dzieje? Nie wiem, nie rozumiem tego trochę. Oh yeah! Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Kolejna misja. Of course you know this means more. Oczywiście, że wiesz, to znaczy wiele więcej. A, spoko. 100 obywateli. A, takie. Okej. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Nie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o tym kciuku w górę, komentarzu, subskrypcji. Cześć wam, na razie, pa pa.